będzie leczo, czyli papryka, cebula, boczek. Już podziękujemy, myślę, że starczy i skrajam teraz dalej paprykę na cebulę. Gotuję przy okazji wodę, tak aby sparzyć pomidory, które dodam na sam końcu do leczo. Więc jeszcze trochę tych papryk do oczyszczenia, do skrojenia. Sparzymy pomidorki, zdejmiemy skórę, pokroimy i na koniec wrzucimy do leczo. Pomidory sparzone, więc pokroję je na koniec na ćwiartki, później na kawałki. Dodam wcześniej boczek z kiełbasą, a teraz dalej skrajam paprykę, bo jeszcze trochę zostało. Dokładnie, jeszcze trochę papryki zostało. Poodkrajane kawałki, czyli to, czego nie lubię, śmieci i papryka już z głowy. Teraz przykryję, poduszę trochę i nic nie byłoby w tym specjalnego, tylko drodzy Państwo, zobaczcie, która jest godzina. 22:52. A taką porę mi się zebrało na zrobienie leczo, ale pomalutku to wszystko ogarnę, dokładnie, pomalutku wszystko ogarnę. Więc przykryję, przyduszę trochę, dodam zaraz liść laurowy, ziele angielskie i jak to pomału się dusi. Dwie łyżki koncentratu pomidorowego, oczywiście małe łyżeczki, jedna, druga, wystarczy. Pomieszamy teraz to wszystko, dalej dusimy. Czyli teraz trzy ząbki czosnku pokroję drobniutko i wrzucę do węgierskiej potrawy, czyli do leczo. I skrojone trzy ząbki czosnku wrzucamy do naszej potrawy. Pomidory. Oraz paprykę słodką, troszkę, dobra, paprykę słodką troszkę, wymieszam to i dalej duszę. Tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Dorzucimy teraz kiełbasę z boczkiem.
teraz niech to razem się pogotuje jeszcze. Można dołożyć też kabaczka, cukinię, ale wiecie, drodzy Państwo, widzicie sami, która jest godzina 23:44. Akurat nie posiadam ani cukinii, ani bakłażana, więc to będzie takie inne leczo bez tamtych warzyw. Teraz zmniejszyłem ogień i bez przykrycia, tak aby część tej wody, tego sosu, jakby nie było z warzyw, z kiełbasy, wyparowało, więc muszę teraz trochę na małym ogniu przez jakiś czas jeszcze to gotować, dopóki papryka nie będzie miękka i wtedy już będzie gotowe. Sól, pieprz. Więc jak widzicie, drodzy Państwo, dwie po północy nie wyrobiłem się. Jeszcze papryka jest twardawa, ale to parę minut i będzie danie gotowe. Warto by dodać do tego, tak aby to ładnie wyglądało, zieloną, żółtą paprykę. Wtedy idealnie wygląda nasze danie. Tak samo jak i kabaczek, bakłażan, lecz niestety nie mam, nie posiadam, więc będzie to z tych składników, które Wam dzisiaj pokazałem. Więc parę minut jeszcze damy i będziemy się delektować tuż po północy naszym daniem. Leczo wyszło wyśmienite, spróbowałem, bardzo dobre. Więc drodzy Państwo, czas teraz i spać. Niech to wystygnie, w nocy jak się przebudzę, to schowam do lodówki. Niech smaki się przegryzą, bo wiecie, leczo jest najlepsze na następny dzień. Tak, aby dać czasu, aby się to wszystko z sobą przegryzło. Więc tak to leciało i widzimy się jutro i na tym kończę. Więc idę spać, dobranoc i widzimy się rano. Więc drodzy Państwo, tak wyszło, jest wyśmienite, składniki się przegryzły, więc na obiadek nie inaczej. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, na dobre i złe. Jemy węgierską potrawę, czyli leczo i do następnego. Cześć!